Gdyby tylko mieć paraglajda. Coś niesamowitego. Miejscówka do startów. Najlepsza na świecie. Szwajcaria może się schować. To jest moja druga infekcja w ciągu miesiąca. Mam jakieś problemy z gardłem i nie mogę się wyleczyć, więc bardzo Was przepraszam za mój dźwięk, za mój głos, bo to, co się dzieje ostatnimi czasy, to jest coś naprawdę nienormalnego. No i bardzo Was serdecznie przepraszam za to. Pewnie będę kasłał w trakcie tego nagrania, no ale cóż, przykro mi. Warunki niesamowite, słońce, koniec listopada, a my jeździmy po Portugalii, okolice Lizbony. Ten piękny motocykl, który jest w tym momencie przed Waszymi oczami, czyli Suzuki GSX 1000 GX, nowość na ten rok, udało mi się objechać bardzo, ale to bardzo porządnie. Zrobiłem nim już kilkaset kilometrów i myślę, że jestem w stanie opowiedzieć Wam dosyć sporo wrażeń na temat jazdy tym sprzętem. Co to jest? To jest tak naprawdę nowy segment dla Suzuki, czyli motocykl typu crossover. Ani to adventure, ani to turystyczne enduro, ani to enduro, ani to szosówka, taka typowa sportowo-turystyczna. To jest skrzyżowanie motocykla turystycznego z motocyklem właśnie adventure i z motocyklem takim typowo szosowym. Ja na takie motocykle obrazoburczo mówię szosowe enduro, co całkowicie teoretycznie nie ma sensu, ale patrząc na geny tego motocykla, które ewidentnie tutaj takie endurowe ma, przypomina nam się na przykład z konkurencji Yamaha TDM, która była jednym z pierwszych takich motocykli, które wyglądały jakby jeździły w terenie, a miały jeździć na szosie. Ten motocykl właśnie wygląda tak troszkę endurowo, chociaż zaprojektowany został do tego, by 100% swojego życia spędził na asfalcie. Robi to bardzo, ale to bardzo dobrze. To, co tworzy ten motocykl i daje mu nowe życie, to tak naprawdę jest ergonomia. Dlaczego mówię nowe życie? Bo ten sprzęt, mimo tego, że jest całkowicie nowy, bo ma nową ramę, ale bardzo podobną do tej z GTK czy z GSX-a 1000S, ma ten sam silnik, co właśnie GTEK, co Katana, o tej samej mocy, tej samej pojemności. Mamy tutaj nieśmiertelną jednostkę, pierwotnie wymyśloną do Suzuki K5 GSX-R 1000. Oczywiście ona jest przez wiele lat rozwijana i tak naprawdę w tym momencie za wiele z tym protoplastą nie ma rzeczywiście wspólnego, no ale co cały czas możemy powiedzieć, że jest to rozwinięcie właśnie tego silnika, rewelacyjnego silnika czterocylindrowego, 999 cm3 pojemności, 106 Nm momentu obrotowego i 152 konie. To sprawia, że ten motocykl naprawdę lata, śmiga, jest niesamowity. Jednostka napędowa, wzorowa, wzorcowa, oby normy Euro 5, Euro 5 Plus i nie wiem, może w przyszłości Euro 6 nie zabiły tej jednostki, bo to jest naprawdę niesamowity silnik. Dowiedziałem się, że ten silnik został wyprodukowany przez Suzuki już w liczbie 180 tysięcy egzemplarzy, więc jest to niezawodna jednostka pancerna, niesamowita, dostarczająca osiągi właściwie w każdej wartości obrotowej. Od 3000 obrotów mamy tutaj 70% momentu obrotowego dostępnego pod prawym nadgarstkiem, oczywiście kierowanym za pomocą ride-by-wire. Więc motocykl, jeśli chodzi o silnik, rewelacja. Waży 232 kg, jest przede wszystkim wygodny. To, co właśnie mówię, dało nowe życie temu motocyklowi, to jest ergonomia. I ergonomia tutaj, obok jeszcze elektroniki, najnowszej elektroniki, jest kluczem do serca przyszłych użytkowników tego motocykla. Siedząc na tym motocyklu, mam wrażenie, że jest to po prostu bardzo, ale to bardzo wygodna wersja Nakeda, który już testowałem na naszym kanale. Film macie tutaj, GSX-a 1000. To jest rozwinięcie jak gdyby tego modelu. Ja tak to przynajmniej odbieram i mam wrażenie, że bliżej mu GX-owi do S-ki niż do GTK. Dlaczego? Dlatego, że mamy właśnie taką szeroką, wysoką kierownicę, oczywiście dużo wyżej niż w GSX-ie 1000 i bardzo dużo jest tutaj w tym motocyklu sportu. Fakt, GTK też ma szeroką kierownicę, ale jednak
No takie mam odczucia, nie można z tym dyskutować. No i to, co tworzy ten motocykl, to jest właśnie ergonomia. Ten trójkąt, podnóżki, siedzenie i wysoko umieszczona kierownica oraz wysoka szyba. Dodatkowo cały ten motocykl został oczywiście zaprojektowany w tunelu aerodynamicznym i siedząc na nim możemy obserwować świat przed nami przez takie tutaj dziwne, fikuśne otwory, które zostały właśnie zaprojektowane w tunelu po to, by wygładzić strugi powietrza opływające nas podczas jazdy. No i pytanie, czy to działa. Ja jeżdżę tym motocyklem z wyższą szybą i powiem Wam, że przy moim wzroście 1,90 m i z kaskiem C5 Schuberta na głowie, no jest bardzo cicho, bardzo komfortowo. I byłem bardzo tym zdziwiony, bo zawsze jednak trochę ten mój kask, ta moja głowa wystaje z nad każdej owiewki. I gdzieś te turbulencje sprawiają, że jest po prostu mi w kasku głośno. Tutaj nic takiego nie ma miejsca. Jeśli chodzi o ergonomię, to wiadomo, no ja jestem osobą niewymiarową, więc dla mnie ten motocykl musiałby zostać troszeczkę przeprojektowany. Przede wszystkim jeśli chodzi o siedzenie. Siedzenie, jeśli chodzi o wygodę, jest naprawdę ok. Natomiast powinno być dla mnie troszeczkę wyżej, a podnóżki nie obraziłbym się, jeżeli byłyby trochę niżej. Niestety nie ma możliwości regulowania podnóżków, sety są w tym miejscu i koniec. Kąt ugięcia kolan no jest dosyć potężny, co widzicie na pewno na filmach, na przebitkach, które wmontował Wam sprytnie Łukasz. Natomiast oprócz tego, że za bardzo mam podkurczone te nogi, jak na praktycznie każdym motocyklu, naprawdę na tym sprzęcie jest mi bardzo wygodnie. No jeśli chodzi o ergonomię, oprócz tych wszystkich właśnie wynalazków przeciwwiatrowych i przyjemnościowych, jeśli chodzi o właśnie wygodę, no to kolejną rzeczą pracującą na komfort w tym motocyklu jest elektronika. Tak, elektronika, bo w tym momencie nie tylko elektronika odpowiada za nasze bezpieczeństwo, kontrolę trakcji, ABS i inne systemy, ale także za sterowanie zawieszeniem. Jest to pierwszy motocykl produkcji Suzuki, który ma adaptacyjne zawieszenie, jak to woli, elektroniczne. Ma ono nawet swoją nazwę. Ja tutaj mam ściągawkę, bo tych literek jest za dużo. SAES, co jest skrótem od Suzuki Advanced Electronic Suspension. Ciekawostką jest to, że są takie firmy jak na przykład Ducati czy BMW i oni lubią skróty trzyliterkowe. Natomiast Suzuki lubi skróty czteroliterkowe i wszystkie systemy okrasza jeszcze słowem Suzuki przed swoimi trzema literkami systemów. No i tutaj mamy wszystko zaczynające się na S i tak dalej. Kolejnym systemem jest na przykład system SRAS, o którym za chwilę. Jeśli chodzi o adaptacyjne zawieszenie, to naprawdę działa. Mamy do wyboru zawieszenie twarde, czyli hard, na którym, przyznaję się, jeździłem najwięcej, medium i soft. Czyli jeżeli chcemy komfortu, to jedziemy na zawieszeniu miękkim, jeżeli chcemy czegoś pośredniego, to na medium, jeśli chcemy sportu, to na hardzie. Ja jeździłem głównie tutaj, jeździliśmy po takich bardzo krętych drogach portugalskich, więc stwierdziłem, że ten sport mi się przyda. Dodatkowo ja ważę 98-97 kg plus ten cały szpej. Na mnie to wychodzi grubo ponad 100 kg, więc to zawieszenie ma troszeczkę roboty. Więc stwierdziłem, że najlepiej mi się jeździ właśnie na ustawieniu hard. Co nie znaczy, że cały czas to ustawienie hard jest, bo wchodzi właśnie system SRAS. I system SRAS to jest taki bardzo elektroniczny i bardzo ciekawy system, który zwiększa zawieszenie wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Otóż, jeżeli wjeżdżamy na drogę bardzo nierówną, drogę brukową, drogę z bardzo złej jakości asfaltem, system ten wykrywa to i zwiększa nam zawieszenie, żebyśmy wtedy, kiedy potrzebujemy tego komfortu, mieli go pod ręką. Bez tutaj wchodzenia w żadne ustawienia i bez zmiany tego. Sprawdziłem, działa rzeczywiście. Na ekranie pokazuje się taki symbol fali i wtedy to zawieszenie jest po prostu dużo bardziej komfortowe. Dodatkowo system ten ma też ustawienie preloadu, czyli napięcia wstępnego sprężyn, zawieszenia automatyczne, elektroniczne. Ja tutaj mogę wybrać chyba 4 tryby, gdzie mogę zaznaczyć, czy jestem sam, czy jadę z pasażerem, czy jadę z pasażerem i z obciążeniem, lub wybrać też system auto. Oczywiście jeździłem w systemie auto, jestem leniwy i to sprawia, że motocykl sam jak gdyby mnie waży i dobiera napięcie sprężyn tak, żeby było to optymalne. Ciekawostką jest to, że jeżeli dosiadłaby się do mnie pasażerka, system automatycznie utwardzi to zawieszenie, zmieni napięcie wstępne i dodatkowo
pośrodkuję, wypoziomuję motocykl, żeby nie było tak, że pasażerka, która dociążyła tył, dociąża go rzeczywiście i ten motocykl nie jest w poziomie, nie jest optymalnie ustawiony w stosunku do asfaltu. Więc to jest kolejna super fajna sprawa. Oprócz tego mamy też tryby jazdy, jak to w Suzuki 3, A, B, C, gdzie C jest trybem rain, deszczowym, A jest trybem najmocniejszym, sportowym, a B jest trybem pośrednim. No i zmieniła też się kontrola trakcji, która w tym momencie ma aż 7 stopni z możliwością wyłączenia, czyli mamy tak naprawdę 8 możliwości ustawienia kontroli trakcji. Nie powiem, że ten motocykl coś robi w sposób niesamowity, że wyznacza jakieś nowe trendy, bo on po prostu dogonił konkurencję. Wydaje mi się, że będzie godnym przeciwnikiem dla takiego motocykla jak Tracer 900 GT Plus od Yamahy. No i on wyznacza po prostu dla Suzuki może taką drogę nowoczesną. Ja się bardzo cieszę, że firma ta bądź co bądź bardzo taka konserwatywna, która swoje produkty przez lata uważała stworzone w latach 90., wymyślone czy na początku 2000 za najlepsze i produkowała je cały czas bez jakichś większych zmian, goni konkurencję, wchodzi w ten nowy temat. No i tutaj mamy wynik właśnie współpracy Showy, elektroniki, Skyhook i Suzuki, aby stworzyć właśnie zawieszenie adaptacyjne, elektroniczne, działające za pomocą ustawień na kierownicy. O, może tak. Jeszcze słowo a propos sterowania tą elektroniką, która jest banalnie prosta. Można wszystko zrobić w trakcie jazdy za pomocą tutaj tak naprawdę tylko lewego kciuka. I wybierając trzy przyciski możemy sobie sterować tą elektroniką. Jest to naprawdę banalnie proste. No i cóż, no, polecam każdemu, kto szuka motocykla turystycznego, kto nie deklaruje chęci jazdy w terenie, który nie chce się oszukiwać, że będzie kupował motocykl Adventure po to, żeby jeździć poza asfaltem, po drogach polnych, bo po prostu robił tego nie będzie. Jeżeli deklarujecie to, że chcecie jeździć w 100% po asfalcie, dojechać do takiej Portugalii, na sam zachód Europy, właśnie na własnych kołach, no to do tej pory, jeśli wybieraliście motocykl Suzuki, no to mógł być to Getek, mogła być to Hayabusa, mogło być to 1050 Wistrom na przykład. No a w tym momencie mamy jeszcze do wyboru właśnie GX-a, który zrobi to, wydaje mi się, bardzo, ale to bardzo dobrze. Czuję, że w nadchodzącym sezonie 2024 jeszcze dostaniemy ten motocykl do naszej redakcji i zrobimy jakiś test taki typowo wyjazdowo, pojeździmy troszeczkę sobie nim gdzieś dalej i myślę, że sprawdzi się w tym. No, dodatkowo jeszcze może dwa słowa, właściwie jedno słowo o spalaniu, bo o to na pewno będziecie pytać. Ja podczas bardzo, bardzo różnej zmiennej jazdy i dawałem na kapcia i przyspieszałem mocno i jechałem też spokojnie. Spalił mi 6,4 litra na 100 km. Wydaje mi się, że jest to wynik jak najbardziej przyzwoity. Przy wadze 232 kg tego motocykla, o czym chyba wcześniej nie powiedziałem. Hamulce Brembo, skuteczne, sterowanie tym motocyklem banalne, opony Dunlop. Myślę, żebym wymienił na jakieś inne. Myślę, że wjechałyby Pirelki. Jakoś nie za bardzo się zaprzyjaźniłem z tymi oponami. Chyba, że to portugalskie drogi są po prostu tak śliskie poza sezonem, bo rzeczywiście są piaszczyste, ale nie mam pewności takiej jazdy w zakręcie. Jeździłem na tych testach wyjątkowo spokojnie, a dodatkowo jeszcze po prostu źle się czuję i chciałem uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemności, żeby się jeszcze dodatkowo nie stresować w szybkim zakręcie. No i tyle ode mnie. Przepraszam Was jeszcze raz za mój głos. Nie regulujcie odbiorników, tak po prostu brzmię w tym momencie. Mam nadzieję, że kilka dni będzie już wszystko w porządku i będę zdrowy. I będę mógł nadal robić dla Was filmy o najnowszych motocyklach. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie przysyłam słońce ze słonecznej Portugalii. Michał Brzozowski, motowojacz.pl. Przyjechaliśmy do Świebodzina, patrz. Nie, to jest Rio de Janeiro. Rio, polskie Rio. Portugalskie Rio. Rio. No, tam jest Jesus.